Egzamin czeladniczy to ważny punkt w karierze ucznia, młodocianego pracownika. Potwierdza on dotychczas zdobyte umiejętności teoretyczne oraz praktyczne. Egzamin czeladniczy dla młodych fryzjerów odbył się w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Jak poszło młodzieży? Myślę, że dobrze, ale nie jestem pewna. Nie miałam jakichś większych trudności w zadaniach, więc dla mnie było łatwe. Samo przygotowanie się zajęło mi jakoś tak 2 tygodnie do miesiąca. Niektóre zadania były takie, że nie mogłam nic pojąć, zapamiętać, ale ogólnie było dobrze. Egzamin czeladniczy składa się z 2 etapów. Pierwszy to sprawdzenie praktycznych umiejętności uczniów. Egzamin polega na tym, że są oczywiście ustalone zadania, zagadnienia, które młodzież musi w odpowiednim czasie i odpowiednio wykonać. Mamy komisję egzaminacyjną, jak widać na sali, która każde zadanie skrupulatnie, dokładnie ocenia i sprawdza. Drugi etap to część teoretyczna, pisemna i ustna. Z zakresu tematycznego to są wszystkie działy, które związane są z fryzjerstwem, z ochroną środowiska, bezpieczeństwem, higieną pracy. Dział technologiczny, gdzie wszystko jest o fryzjerstwie, maszynoznawstwo. Aby przystąpić do egzaminu czeladniczego, trzeba spełnić kilka warunków. Na pewno trzeba być uczniem szkoły zawodowej, chociaż są czasami uczniowie, którzy są pozaszkolne, mają kształcenie. No 3 lata stażu, tak? Przede wszystkim w zawodzie fryzjer. Po egzaminie zdający otrzymuje świadectwo czeladnicze. Osoby przystępujące do bardziej zaawansowanego egzaminu mistrzowskiego otrzymują z kolei dyplom mistrzowski. Otwiera się przed nimi nowa ścieżka kariery. Rzeczywiście te osoby, które wyszły z tej sali, no to są niektórzy na szczycie, że tak powiem, światowym, europejskim, światowym. Są to mistrzowie Europy, mistrzowie świata, wielokrotni mistrzowie Polski. Są to trenerzy, zawodnicy, sędziowie, między innymi. Ja też jestem tą osobą, która na tej sali zdawała w latach początek lat 90. egzaminy czeladnicze oraz mistrzowskie. Zarówno świadectwo czeladnicze, jak też dyplom mistrzowski to dokumenty uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv